sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem pan Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Skoro jest z nami pan Marcin, nie będzie wielką tajemnicą, że porozmawiamy na temat wydarzeń z zeszłej nocy, a mianowicie porozmawiamy o katastrofie śmigłowca prezydenta Iranu. Panie Marcinie, jakie konsekwencje będzie miało to wydarzenie? Co my w ogóle wiemy na temat tego, co wydarzyło się w północnym Iranie? To, co wiemy na pewno, to to, że wczorajszej nocy około 3 godzin przed zmierzchem śmigłowiec wiozący prezydenta Iranu, ministra spraw zagranicznych, gubernatora prowincji Azerbejdżan Wschodni oraz imama piątkowego Tabrizu wracając z uroczystości otwarcia tamy na rzece Araks, wspólnego projektu irańsko-azerskiego, rozbił się w gęstej mgle o zbocze góry około 70 km od Tabrizu i nikt z będących na pokładzie ostatecznie nie przeżył katastrofy. Jeśli chodzi o reperkusje, jakie będzie miała ta katastrofa, no to w naturalny sposób można je podzielić na reperkusje w polityce zagranicznej Iranu i w polityce wewnętrznej. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to ta katastrofa nie przyniesie ze sobą praktycznie żadnych znaczących zmian. Za ciągłość polityki zagranicznej odpowiada nie prezydent, a najwyższy przywódca, który to najwyższy przywódca jest postacią numer jeden w Iranie. Prezydent, chociaż jest nominalnie głową państwa, jest osobą numer dwa, jest takim wybieralnym na czteroletnią kadencję szefem rządu. Ebrahim Raisi został wybrany na prezydenta 3 lata temu i był praktycznie pewnym już zwycięzcą przyszłorocznych wyborów. Jego śmierć bardzo mocno komplikuje sytuację polityczną w Iranie, gdyż oprócz bycia murowanym kandydatem do prezydentury był też wymieniany jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do objęcia schedy po obecnym najwyższym przywódcy, Ajatollahu Chamenei. Był też przywódcą jednego z najważniejszych stronnictw politycznych w Iranie. Jego nagła śmierć, krótko mówiąc, powoduje powstanie bardzo znaczącej luki w systemie politycznym Iranu, którą będzie chciało wypełnić bardzo wielu irańskich polityków. Tutaj mówimy o wyścigu do fotela prezydenckiego oraz do schedy po najwyższym przywódcy, który no, już jest człowiekiem wiekowym. Panie Marcinie, od razu nasuwa się jedno pytanie, bo z jednej strony obserwowaliśmy duży chaos informacyjny dotyczący tych wydarzeń, bo na samym początku przynajmniej część bliskowschodnich mediów mówiła o tym, że ten helikopter po prostu awaryjnie lądował. Często pojawiały się również informacje na temat, że z częścią załogi udało się nawiązać kontakt telefoniczny. Czy my możemy już jasno stwierdzić, że tylko i wyłącznie warunki pogodowe przyczyniły się do tego, co wydarzyło się w północnym Iranie? No, oczywiście warto z takimi kategorycznymi wnioskami poczekać na zakończenie oficjalnego dochodzenia, ale na chwilę obecną nic nie wskazuje na udział osób trzecich, a pogłoski o tym, jakoby jeszcze wcześniej znaleziono wrak, były wynikiem chaosu informacyjnego i polegania, zwłaszcza przez zagraniczne, w tym bliskowschodnie agencje, na niesprawdzonych źródłach. Jeśli zaś chodzi o łączność z załogą, to nie zostało powiedziane, że była to łączność telefoniczna. Pierwotna informacja przekazana już kilka godzin po katastrofie przez irańskich oficjeli
brzmiała, że udało się nawiązać chwilowy kontakt z załogą, z członkiem załogi. Nie precyzowano, czy był to kontakt radiowy na jakiejś częstotliwości awaryjnej, nie precyzowano, czy był to właśnie kontakt telefoniczny i nie podano dokładnej godziny tegoż kontaktu. No ale jak mówi przysłowie, zanim prawda zdąży włożyć buty, to plotka już dwa razy obiegnie świat. I tak było i w tej sytuacji. Najprawdopodobniej albo już podczas próby awaryjnego lądowania któryś z członków załogi po prostu starał się skontaktować się z centralą i przekazać dane o położeniu, i kontakt urwał się już tuż po katastrofie, czy też w momencie katastrofy, i już nie został ponownie nawiązany. Panie Marcinie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale przygotowując się do tej rozmowy i czytając to, co w ostatnich latach działo się w Iranie, można stwierdzić, że to państwo przeżywa pewnego rodzaju kryzys legitymizacyjny. W tegorocznych wyborach parlamentarnych zagłosowało tylko 41% uprawnionych, co jest najgorszym wynikiem od czasu islamskiej rewolucji. Jaka jest przyszłość polityczna i kto obejmie najprawdopodobniej właśnie stanowisko po zmarłym prezydencie? To jest bardzo dobre pytanie. Giełda nazwisk oczywiście już ruszyła i jeśli chodzi o urząd prezydenta, to w tym momencie najczęściej przez irańskich ekspertów wymieniani są urzędujący przewodniczący parlamentu Mohammed Bakar Kalibaf oraz urzędujący burmistrz Teheranu Ali Reza Zakani. Jeśli chodzi o giełdę nazwisk potencjalnych następców najwyższego przywódcy, to w tym momencie wszyscy irańscy komentatorzy mający jakąś wiedzę w tym temacie nabrali wody w usta. Jeśli chodzi o kryzys legitymacji władzy, to faktycznie można mówić o początkach takiego kryzysu. Faktycznie z roku na rok, od ostatnich około 8 lat, frekwencja znacząco spada. Jest to związane z zaostrzeniem kursu zarządzonym przez najwyższego przywódcę. Najwyższy przywódca niedługo po reelekcji Hassana Rouhaniego na urząd prezydenta stwierdził, że społeczeństwo irańskie i irańskie elity polityczne zbyt małą wagę przywiązują do realizacji założeń tak zwanej linii imama Chomeiniego, założyciela Islamskiej Republiki, głównego ideologa rewolucji islamskiej. Stwierdził, że jest za dużo liberalizmu w irańskiej polityce, za dużo oglądania się na Zachód, za dużo szukania kontaktu z Zachodem, co jest szkodliwe i politycznie, i gospodarczo, i moralnie. W związku z tym stwierdził, że czas na renesans rewolucji i przywrócenie jej ideałów, na ożywienie jej. W związku z tym w każdych wyborach od dwóch ostatnich wyborów parlamentarnych i ostatnich wyborów prezydenckich organ zwany Radą Strażników Rewolucji, który ma w swoich prerogatywach między innymi zatwierdzanie kandydatów we wszelkich wyborach, czy to parlamentarnych, czy lokalnych, czy prezydenckich, po prostu wetował wszelkich, nazwijmy to w bardzo dużym cudzysłowie, liberalnych, bo w Iranie nie ma liberałów, są mniejsi radykałowie i więksi radykałowie, ale dla uproszczenia dyskusji nazwijmy ich liberałami, zbyt liberalnych kandydatów po prostu wycinano. Dla przykładu w ostatnich wyborach do zgromadzenia ekspertów, które odbyły się w tym roku razem z wyborami parlamentarnymi, Rada Strażników zawetowała byłego prezydenta i członka tegoż zgromadzenia od trzech kadencji Hassana Rouhaniego, gdyż był zbyt liberalny jak na obecny nurt w irańskiej polityce. To spowodowało, że znaczna część społeczeństwa irańskiego, która owszem popiera Republikę Islamską jako taką,
ale nie popiera najbardziej radykalnych działań tejże republiki, zwłaszcza w sferze obyczajowej i gospodarczej. Znalazła się poza nawiasem oficjalnej polityki i po prostu do wyborów nie poszła w geście protestu. Duża część, w wyborach zanotowano też bardzo duży odsetek głosów nieważnych, co też jest odczytywane jako gest z jednej strony poparcia dla republiki albo oportunizm, bo władze bardzo mocno naciskały na dużą frekwencję, ale zarazem pewne wotum nieufności wobec niej. Panie Marcinie, na koniec muszę jeszcze zapytać, bo odnośnie legitymizacji, o której mówimy, bo pojawiło się kilka materiałów z Iranu pokazujących, jak część społeczeństwa zareagowała na to, co się wydarzyło. No właśnie, jak Irańczycy podchodzą do śmierci prezydenta? Czy my rzeczywiście już mówimy o tak dużym odsetku społeczeństwa, który z obecną władzą się nie zgadza, czy jednak mówimy o marginesie społeczeństwa? Jeśli mówimy o liczbie osób, która eksplicite wyrażała i wyraża radość ze śmierci prezydenta, to jest to faktycznie margines. Z drugiej strony prezydent był postacią bardzo polaryzującą społeczeństwo. Jego radykalna działalność jako prokuratora, sędziego i później szefa wymiaru sprawiedliwości przed objęciem urzędu prezydenta spowodowała, że miał bardzo dużą liczbę wrogów, które właśnie po prostu nienawidziła go za radykalizm i tą werwę, z jaką implementował założenia rewolucji. Natomiast jest dużo większa liczba osób, które i wczoraj, i dzisiaj ruszyła do meczetów na terenie całego kraju, modlić się najpierw w intencji jego ratunku, a obecnie go opłakiwać. Bacznie zatem przyglądamy się temu, co będzie się w najbliższych godzinach i dniach dziać w Iranie. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Do usłyszenia. Państwa oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, ale odsyłam również na media społecznościowe i na profil pana Marcina, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. I zachęcam oczywiście do polubienia naszego nowego wywiadu. Chcemy, aby wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu Marcinowi. Sponsorem programu były Militaria.pl.